Bohaterowie i wydarzenia przedstawione w filmie nawiązują do postaci i faktów historycznych.1136. Polacy toczą krwawą wojnę z Czechami. Umierają tysiące ludzi. Książę Polski Bolesław III jest zmęczony wojną. Martwi się o trwałość swoich zwycięstw. Dąży do zawarcia pokoju. Witaj Piotrze. Czekają nas dzisiaj rozmowy z czeską delegacją. Mam nadzieję, że pójdą zgodnie z panem. Ja również. Od tego wszak zależy pokój. Ruszajmy. Ruszajmy. Gdzie mój syn Władysław? Jest w komnacie, mój panie. Sam? Z żoną. Jak to z żoną? Przeklęta kobieta. Teraz, gdy po latach walk sprawy zaszły tak daleko. Kiedy w końcu mamy szansę zawrzeć pokój po latach wojny, następca tronu, zamiast być z nami w tej wielkiej chwili, oddaje się kwestię łoża. Co za łajne. Mój panie, książę Sobiesław I przesyła panu ogromne pozdrowienia. Raduje mnie to. Ja również pozdrawiam waszego księcia. Póki co
Powiedz mi wprost, czego ode mnie oczekuje. Mój pan oczekuje od pana wycofania wojsk polskich z ziem śląskich, oddania zdobytych przez wasze wojska ziem oraz separacji wojennych w postaci tony złota i srebra. Tony złota i srebra? Dokładnie tak. Mogę negocjować przynależność ziem, jednakże Śląski jest teraz polski i za nic nie będę płacił. Śląsk był od zawsze czeski, wasza miłość. Ale teraz jest polski i stacjonują tam moje wojska. To niedopuszczalne. Przekażę wszystko mojemu panu. Wychodzę. Jakim prawem? Matko, wzywałaś mnie? Owszem. Mój dzielny synu, nadszedł czas, abyś się ożenił. Słucham? Ożenił. Ale ja nie chcę się żenić. Już wolę iść na wojnę. Zdążysz jeszcze powalczyć. Ale... Ożenisz się z córką króla węgierskiego, Elżbietą. Zresztą to już postanowione. A czemu nie Bolesław? On jest starszy ode mnie. Ojciec tak postanowił. Matko, proszę, ja wiem, że ty jesteś w stanie nakłonić go do zmiany decyzji. Zanicz! Ale ja nie chcę się żenić, nie znam jej! Masz 13 wiosen, nie zachowuj się jak dziecko! Spokojnie, mój panie. Spokojnie? Słyszałeś jego to? Posłon najwyraźniej zapomniał, z kim rozmawia. Przypomnij mu, jak się powinno rozmawiać z księciem. Możesz być pewny, że tak uczynię. Dobrze, teraz jeżeli pozwolisz, opuść. Możesz odejść. Ale ty nie podeczyły się rozmowy. Zabrakło na księcia Władysława. To pewno z twojej winy. Wasz słowa! Wasz swoje uczynki. Nikt nie ma prawa stawiać własnej woli nad wolą księcia. Wydawało mi się, iż ty robisz to nieustannie. Właśnie, pani, wydawało ci się. Twierdzisz, że mój teść nie tańczy tak, jak mu zagrasz? Słuchaj mi, pani. Jest tylko przyjacielem i doradcą księcia. Władcy, który niebawem umrze, kiedy mój mąż wstąpi na tron, ustąpi twoją samowolę. Twój mąż pójdzie w ślady ojca i będzie się mnie słuchał. A jeżeli będzie go ignorował, to może się pożegnać z tronem. Tron i władze należą do niego. Jak na razie tron należy do księcia Bolesława III, który ma czwórkę synów. Tron też ewentualnie może należeć do jego braci. Co ty sobie wyobrażasz? Jo. Ani z ciebie polityk, ani żołnierz? Żebyś do tego ignorował moje rozkazy? Wybacz mi, ojcze. Nie chciałem cię rozzłościć. Rozzłościć? Przynosisz mi wstyd! Jeśli nie zmienisz swojej postawy, nie myśl, że kiedykolwiek zasiądziesz na moim tronie. Proszę cię o przebaczenie. Wynoś się stąd. Wejdź. Panie. Palatynie. Co cię sprowadza o tak późnej godzinie? Co stało się między tobą a Elżbietą? Nic, ale... Ojciec każe mi wyjść za jakąś węgierską księżniczkę. Ślub to jest bardzo dobry pomysł. Jakie dostrzegasz zalety ślubu? Nie chcę się żenić. Będziesz miał kobietę u boku, która powodzi się dużo synów, którzy potem przejmą... Nie chcę mieć synów. Nie chcę mieć kobiety. Chcę żyć, iść na wojnę, a nie do ołtarza. Wojna to smutny stan. A ślub? Po ślubie będziesz miał towarzystwo. Ty masz żonę i córkę. I jak ci z tym? Bardzo dobrze się czuję. Doceniam, że przyszedłeś mnie pocieszyć. Jednakże ślub z Elżbietą węgierską to wyłącznie moja powinność wobec państwa polskiego.
Czasami trzeba się poświęcić. Wystarczy. Miłej nocy.